Cześć, witajcie, z tej strony Kasparow. W dzisiejszym filmie przedstawię krótko, na czym polega beta w Battlefield 4. Postaram się to wyjaśnić najłatwiej, jak to się tylko da, po to, żeby nawet początkujący gracz wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Na początku zaznaczę, że grafika oraz ogólna wydajność gry w becie nie jest tym, co oddadzą nam twórcy w wersji finalnej, a przynajmniej tak mówią. Innymi słowy, grafika będzie ponoć jeszcze lepsza, a spadki FPS-ów, które obecnie występują, zostaną wyeliminowane. W becie możemy zagrać na tylko jednej z docelowo 10 multiplayerowych map. Jest to rozgrywka na Siege of Shanghai w dwóch trybach do wyboru. Zostajemy podzieleni na dwa zespoły, chiński oraz amerykański. Zespół amerykański ma za zadanie przypuścić szturm na miasto, a zespół chiński musi je oczywiście obronić i ewentualnie odzyskać. W nasze ręce zostały oddane cztery klasy. Szturmowiec, technik, wsparcie i zwiadowca. Szturmowiec posiada możliwość leczenia i przywracania poległych kompanów do życia. Technik to specjalista od naprawiania pojazdów swojej drużyny i niszczenia wrogich maszyn. Klasa wsparcia to doskonały wybór dla kogoś, kto lubi wspierać drużynę amunicją i ogniem zaporowym. Na końcu pozostaje zwiadowca, który zabija wrogów na odległość. Zespół, w którym się znajdziemy, jest dzielony na drużyny liczące od 2 do 5 żołnierzy. Dwa tryby, które oddano w nasze ręce, to podbój i dominacja. Ten pierwszy polega na zajęciu kluczowych punktów na mapie, aby zyskać przewagę. W miarę zdobywania punktów kontrolnych, liczba tiketów, którymi dysponuje przeciwny zespół, zacznie maleć. Tym, którym zasoby skończą się szybciej, przegrywają. Należy pamiętać o tym, że zabijanie wrogów również przybliża nasz zespół do zwycięstwa. Na mapie obecnej w becie kluczowym punktem jest szczyt wieżowca. Zespół, który przejmie ten punkt, będzie mógł się tutaj spawnować, a co za tym idzie, mieć możliwość skoku ze spadochronem w celu szybkiego przejęcia kolejnych punktów na mapie. Gdy obrona lub szturm wieżowca nie idzie zgodnie z planem, można sprawić, że cały budynek się po prostu zawali. Wygląda to niesamowicie, a żeby to zrobić, wystarczy osłabić konstrukcję noszą wieżowca. Zrównanie go z ziemią to tylko jedna z możliwości. Z łatwością bowiem da się tworzyć nowe korytarze, przebijając ściany czołgiem lub po prostu strzelając z wyrzutni rakiet. Na tej mapie mamy możliwość rozgrywki na trzech frontach. Na wodzie, na ziemi i w powietrzu. Każdy ze stylów rozgrywki jest inny, więc warto wypróbować wszystkie trzy i wybrać swój ulubiony. Dominacja jest bardzo podobna do podboju, z tym, że tutaj nie ma możliwości używania pojazdów. Kontrolując dwie bądź więcej flag, sprawiamy, że zespół wroga zaczyna tracić tikety. I tak naprawdę to wszystko, co oferuje nam beta. Jedna mapa i dwa tryby. Na razie musimy zadowolić się tym, co mamy i czekać cierpliwie na premierę. Osobiście nie jestem jakoś przesadnie zachwycony przepychem graficznym czy też płynnością rozgrywki. Mam nadzieję, że te aspekty chociaż trochę się do premiery poprawią. Przypominam, że obecnie mogą grać w betę ci, którzy mają konto premium w Battlefield 3, bądź zakupili wersję limitowaną MOHA Warfighter. Wszyscy inni mogą zagrać już w piątek. A jakie są Wasze wrażenia z bety najnowszego Battlefielda? Jak Wasze komputery radzą sobie z tą grą? Czy jesteście pozytywnie rozczarowani, czy może liczyliście na coś innego? Zachęcam do komentowania i do następnego. Cześć, na razie, trzymajcie się.